Dla większości kobiet ślub i wesele to najpiękniejsze wydarzenia w życiu. Miesiące oczekiwań i przygotowań, wizyty u kosmetyczki, latanie po sklepach i przymierzanie nieskończonej ilości sukni ślubnych. Brzmi jak marzenie. Ale nie dla mnie. Gdy mój ukochany poprosił mnie o rękę, nie posiadałam się ze szczęścia. Wiedziałam, że to ten jedyny i chciałam spędzić z nim resztę życia. Problem zaczął się wtedy, gdy do głosu doszła moja przyszła teściowa. Zaczęło się. Wypominanie mi wagi, komentarze, że panna młoda musi być idealna i nie mogę przynieść jej kochanemu synkowi wstydu, prezentując się przed ołtarzem z boczkami i lekką nadwagą. Bez mojej wiedzy zapisała mnie na siłownię. Ułożyła dietę. Traktowała jak świnię hodowaną na rzeź. Normalnie teściowa jak z koszmaru. Zaręczyny były w lutym, ślub był w sierpniu. Wyobraźcie sobie te wszystkie miesiące męczarni z tą kobietą. Schudłam, owszem, jednak nie dzięki diecie. Schudłam ze stresu, bo gdy próbowałam interweniować u mojego narzeczonego, on bagatelizował problem i nawet przyznawał mamusi rację. Miarka się przebrała. Wiecie, co zrobiłam? W dniu ślubu stanęłam przed ołtarzem idealna, dopieszczona w każdym calu. Normalnie taka, jaką chciała mnie moja teściowa. Synową jak z obrazka, sztuczny produkt, wymuskany, zrobiony i pomalowany jak jakaś plastikowa lala. Zerwałam z siebie suknię, rzuciłam welonem w teściową i zaświeciłam przed wszystkimi swoją brochą. Owłosioną, a jak? Walcie się, szaleni ludzie, chrzanie taką rodzinę. Wolę być wolna, ale przynajmniej szczęśliwa sama ze sobą. Nie jestem królikiem doświadczalnym. Nie zamierzam zmieniać się, by komuś przypasować. Jestem jaka jestem. Jeśli to się komuś nie podoba, to wara ode mnie. I tyle.